zorganizowaliśmy małe zgrupowanie z całą naszą drużyną. Postanowiliśmy oczywiście również wspomóc tych najbardziej potrzebujących, także z okazji tego, że mamy właśnie wszystkich zawodników dostępnych tutaj na miejscu, postanowiliśmy wspólnie z naszym darczyńcą, z firmą Carrefour oraz Fundacją Szmaragdowe Serce wspomóc tych najbardziej potrzebujących, tak aby to świąteczne dobro, ten cały nastrój udzielił się również tym, którzy wymagają wsparcia. Papier też bierzemy, nie? Ten czy ten? Ten. Do szyb. To ten jedną ten, a wtedy do szyb, to... Do szyb, do czystej ręce, okno umyć, tak. Dobra. Weź dobrą kawkę. Od wielu lat już współpracujemy i robimy wspólne akcje dla klientów, a w tym roku zostaliśmy poproszeni o też wspólną akcję charytatywną, o pomoc dla osób potrzebujących, a przy okazji zachęcamy też do zbierania nakrętek i składowania ich w naszym sklepie dla chorej 9-letniej Lenki. W dniu dzisiejszym zrobimy zakupy. Tutaj przede wszystkim artykuły spożywcze oraz chemia dla rodzin potrzebujących, które zostały wytypowane z kolei przez fundację, z którą współpracujemy, Szmaragdowe Serce. Dzisiaj robimy zakupy, jutro te zakupy doręczymy. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się również do udanych świąt, tych, których no, niekoniecznie byłoby na to stać. Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie. Obecnie na pewno tych darczyńców jest dużo mniej niż w poprzednich latach, z tego względu, że mamy ten reżim sanitarny, nie jest tak łatwo pomagać jak dotychczas. Tym bardziej postanowiliśmy coś z tym zrobić, postanowiliśmy coś dać od siebie. No, tyle chłopaków. Możemy poprosić, zostawić? Wszyscy nie zostaną, proszę się nie martwić. Nie, możemy pani. Oni tylko zostawią, dobra? Tak, pani się to poukłada. No. Zrobią wesołą świąt, pani życzymy.